po dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Dziś rozmowa zdecydowanie po dziewiątej. Ale cóż, no czasami tak bywa. Patryk Broszko, radny Rady Miasta z klubu Polska 2050. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozumiem, że obowiązki służbowe zatrzymały. No właśnie, wleciałem do państwa, do radia, prosto z sądu okręgowego w Gorzowie, ale na szczęście udało się. To, żeby nie marnować czasu, przejdźmy do konkretów i zacznijmy od spraw związanych z polityką. Czy pana zdaniem Mariusz Polski 2050 i PSL-u przyniesie sukces wyborczy? Głęboko w to wierzę i na to liczę. Ostatnie sondaże pokazują, że ta koalicja rośnie w siłę. Przypomnę, że ostatni sondaż to było 14,5%. Ale proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo wydaje mi się, że stawką nie jest zdobycie dominującej pozycji w polskiej polityce, a zaistnienie w niej jako koalicja. Koalicja z kim? No koalicja z PSL-em. Z PSL-em, tak. Tak, znaczy inaczej. To małżeństwo polityczne jest z rozsądku i z pragmatyzmu politycznego. I dzisiaj wiele wskazuje na to, że był to bardzo dobry krok. Miejmy nadzieję, że te sondaże będą tylko rosły, ponieważ cel jest taki, żeby rządzić albo współrządzić po wyborach w październiku. Ale doskonale pan wie, że od kiedy i Platforma, i Prawo i Sprawiedliwość zdominowały polską politykę, pomiędzy te dwa bloki tworzące no, taki swoisty duopol, no, nieustannie próbowały wbić się kolejne nowe siły polityczne, obiecujące nową logikę polityczną, nową drogę, nowe programy. A zawsze no, kończyło się to tak samo. Ugrupowania znikały z mapy politycznej. Że wspomnę, Ruch Palikota, Nowoczesną, Kukiz, Razem, Wiosnę i tak dalej, i tak dalej. Jest jedna zasadnicza różnica, która odróżnia Ruch Polski 2050 Szymona Hołowni od tych ugrupowań, które pan wskazał. Otóż Ruch Szymona Hołowni to jest partia polityczna Szymona Hołowni. To jest podmiot, który kształtował się na przestrzeni ostatnich 3 lat. Po wyborach prezydenckich Szymon Hołownia przeszedł do tworzenia partii politycznej. Tu nie ma przypadkowych osób, tu nie ma osób z łapanki. Natomiast te wszystkie ugrupowania, które pan wymienił, to były twory, które powstawały na pół roku przed wyborami, scalały ludzi, którzy byli nielojalni, później się okazało, że byli nieuczciwi wobec partii, która ich wprowadziła do Sejmu. Dlatego ja jestem przekonany co do tego, że partia Polska 2050 to jest zupełnie inna jakość, aniżeli to, co pan, te twory, które pan wymienił. Nie ma ludzi z przypadku, są ludzie zaufani, są ludzie, którzy chcą zmieniać ten kraj, są ludzie, którzy mają do tego kompetencje. Tylko fundamentalne pytanie, czy wyborcy chcą takiej no, trzeciej drogi, bo to bardziej elektorat właśnie Hołowni niż PSL-u jest silnie niechętny Prawu i Sprawiedliwości, a co za tym idzie, PSL jest konserwatywnym ugrupowaniem w przeciwieństwie do Polski 2050, a to nie gwarantuje trwałości koalicji. Może tak. Zwróćmy uwagę na to, jak kształtują się dzisiaj sondaże. Ani pozycja Platformy Obywatelskiej, ani pozycja Prawa i Sprawiedliwości nie jest tak mocna, jak była jeszcze 4 lata temu, 8 lat temu. I to pokazuje tylko to, że ludzie po prostu są zmęczeni tym duopolem, zmęczeni są tymi nieustającymi walkami platformo-pisowskimi i na odwrót i szukają wyjścia trzeciej drogi. Tą trzecią drogę oferuje m.in. Polska 2050 i PSL. Ja państwa będę przez najbliższe miesiące bardzo mocno zachęcał do tego, żeby w wyborach właśnie zagłosować na trzecią drogę, czyli Polskę 2050 i PSL, ponieważ pewnie za niedługo będzie kampania wyborcza i to będzie moment, w którym będziecie państwo mogli zapoznać się szczegółowo z ofertą naszego ugrupowania. Czy Polska 2050 to jest ugrupowanie bardziej prosocjalne niż Prawo i Sprawiedliwość? Za chwilę panu wyjaśnię, dlaczego pytam. Nie chciałbym, żeby pan mnie wprowadził w ciemną uliczkę, z której nie będę mógł już wyjść. Natomiast wydaje mi się, że tak socjalne, prosocjalnej partii jak Prawo i Sprawiedliwość nie ma na scenie. A zapytałem, bo teraz panu wyjaśnię, bo jesteście przeciwni dawaniu rodzinom 500+, no już niebawem 800+, a twierdzicie, żeby te pieniądze zainwestować w żłobki, w przedszkole i żeby one były za darmo. To jest bardziej prosocjalne niż dawać ludziom pieniądze o wydatkowaniu, których decydują sami. To może sprostuję to, co pan powiedział. Absolutnie, i to podkreślę jeszcze raz, absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby zabrać komukolwiek 500+. Szymon Hołownia powiedział jasno i wyraźnie, to co zostało już dane, nie zostanie zabrane. Ale nie będziemy na chwilę obecną
za waloryzacją tego programu, ponieważ uważamy, że dużo bardziej trzeba skoncentrować środki finansowe właśnie na tym, co pan powiedział, czyli dofinansowanie żłobków i dofinansowanie przedszkoli. Sam jestem rodzicem 15-miesięcznej Nel, wiem doskonale, jak trudno przebrnąć kwestię żłobka publicznego i ja jestem osobą, która będzie posłała dziecko do żłobka prywatnego, ale nie każdy ma tak komfortową sytuację finansową, żeby mógł sobie pozwolić na prywatny żłobek i co w takiej sytuacji musi zrobić matka czy ojciec, której z rodziców nie wraca na rynek pracy. Im dłużej jest poza rynkiem pracy, tym cięższy jest powrót na ten rynek pracy. I tutaj należy skoncentrować uwagę, jeżeli chodzi o przekazywanie środków na dzieci. O polityce możemy długo rozmawiać, doskonale obydwaj to wiemy, dlatego zostawmy już te tematy i porozmawiajmy o naszym lokalnym podwórku. Dziś sesja Rady Miasta, absolutoryjna sesja z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wie pan, ja nie przewiduję ożywionej dyskusji, sporów albo kłótni pomiędzy radnymi. Też pan takie odczucia ma? Jakby historia ostatnich lat pokazuje, że ta dyskusja powinna być wyciszona, ale chwilę wcześniej dotknął pan tutaj tematyki, która nas czeka już w październiku, czyli jesteśmy tuż przed wyborami do parlamentu i tak naprawdę tuż przed wyborami do Rad Miasta, które będą na początku przyszłego roku. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiły się jakieś głosy, które mają na celu trochę eskalacji politycznej po to, żeby trochę mocniej zaistnieć. Natomiast żywię nadzieję, że skończymy to merytoryczną przede wszystkim dyskusją rzeczową, po to, żeby jakby odnieść się do stricte sprawy, czyli czy prezydent wykonał budżet w taki sposób, jak nakazuje na to prawo. To pana zdanie był dobrze zaplanowany i zrealizowany ów budżet? Był to na pewno budżet, który zmagał się z dużymi czynnikami zewnętrznymi w postaci jakby jeszcze skutki, ostatnie skutki COVID-u to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to był wybuch wojny na Ukrainie. To było stawianie czoła w ogóle czemuś, czego nie mógł prezydent pewnie w najszczelniejszych koszmarach przewidzieć. To było wydatkowanie środków na pomoc osobom, które tej pomocy w danej chwili potrzebowały. To były dziesiątki milionów złotych. I mimo tego, że te pieniądze musiałyby zostać przekazane, czy zostały przekazane na rzecz osób, które to potrzebowały, nie zmienia to faktu, że na terenie Gorzowa ciągle toczą się z dużym rozmachem inwestycje. Ciągle załatwiane są problemy małych naszych osiedli, mniejsze lub większe problematyki mieszkańców Gorzowa. Ten organizm ciągle żyje pomimo przeciwności losu, które tak naprawdę od 2-3 lat trapią nie tylko nas, ale właściwie cały kraj. Jeśli pan już poruszył temat tego, co dzieje się w Gorzowie obecnie, to tak zastanawiam się, jak będzie wyglądać analogicznie sytuacja za rok, kiedy będzie sesja absolutoryjna. No w tym roku ciągle do czegoś jako miasto dokładamy. Ale myślę, że w najbliższej przyszłości też nas czeka to dokładanie, chociaż jak pokazują rozstrzygnięcia ostatnich przetargów, jakby są przetargi, gdzie miasto nawet zyskuje względem tego, co sobie założyło w budżecie. Natomiast raczej się to sprowadza do tego, że trzeba będzie dokładać. Tym bardziej, że ta koniunktura, pomimo tego, że mamy lekką bessę, ona jakby na nowo odżywa. To będzie wskazywało na to, że inwestycje powinny rosnąć. Jeżeli spłyną do nas środki europejskie, to tych inwestycji będzie jeszcze więcej, a to z kolei będzie podkręcało ceny wykonawców. No, prawie wszyscy wykonawcy chcieli renegocjować kontrakty. Chcieli i to zrobili w Gorzowie. Pozwoli pan, że zmienimy temat. Filharmonia Gorzowska jest już współfinansowana przez ministerstwo, czyli otrzymuje także pieniądze państwowe. Czy zastanawia się pan, dlaczego ministerstwo może, a na przykład samorząd województwa nie może od wielu lat? Przede wszystkim chciałbym wyrazić swoje zadowolenie z tej okoliczności. Mianowicie, istotnym jest, żeby filharmonia nam się rozwijała, a ciężko, żeby się rozwijała tylko w oparciu o środki z budżetu miasta. Tym bardziej jakby cieszy to, że są środki zewnętrzne z samego szczebla centralnego, bo jest to nie tylko możliwość poszerzenia oferty filharmonii, ale także jest to docenienie jej dotychczasowej pracy. Z dużym zdziwieniem, zastanowieniem i lekkim zażenowaniem przyjmuję informację, że nie znajdują się żadne środki finansowe na rzecz filharmonii, jeżeli chodzi o samorząd województwa. Natomiast pan prezydent i jego służby mimo wszystko nie powinny ustawać we wnioskach i prośbach o to, aby samorząd województwa partycypował w tak istotnej z punktu widzenia nie tylko Gorzowa, ale całego województwa instytucji, jaką jest Filharmonia Gorzowska. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby Filharmonia mogła rozwijać swój program. Żeby mogła to robić, muszą wpływać do niej środki finansowe w dużo wyższej skali, aniżeli jest to dzisiaj. Dzięki ministerstwu możemy liczyć na blisko 1,5 miliona złotych. Liczę na to,
to, że zdrowy rozsądek, pragmatyzm i jednak empatia do Gorzowa zwycięży również w sejmiku województwa i te pieniądze, jak nie lada moment, to w najbliższej przyszłości jednak się znajdą. No, minister mógł, a marszałek nie. I tutaj akurat nie jest to powiedzenie adekwatne, że koszula bliższa jest ciału. Dziękuję. To tyle dzisiaj. Patryk Broszko, radny miasta z klubu Polska 2050. Dziękuję panu. Gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.